Reportaż w Trójce. Czas na reportaż w Trójce. Reportaż zatytułowany Żonkile. Posłuchajmy. Ludzie chcą żyć, jeszcze raz zobaczyć wnuczkę, jeszcze raz popatrzeć na słońce. Chcą, żeby ich nie bolało, chcą mieć luksus, komfort. Ludzie nie chcą umierać. Pani się przyjaźniła z Markiem Edelmanem? Tak, przyjaźniliśmy się. Można powiedzieć, że był członkiem naszej rodziny. Paula Sawicka. Był lekarzem opozycji. Wszystko zaczęło się od... od akcji Żonkile. Ten Żonkil zaprojektowała młoda dziewczyna. Helena Czernek. A skąd to się wzięło? To się wzięło chyba z lektury Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Kral, gdzie Marek Edelman opowiedział, że zawsze 19 kwietnia ktoś przysyła mu bukiet żółtych kwiatów. Ja widziałam te bukiety. To były róże, to były gerbery, to były jakieś żółte kwiaty. Istotą tego bukietu był kolor. Marek Edelman uważał, że to przysyła mu kobieta. Czy on wiedział, kto to jest, czy się domyślał, nie wiem. On na pewno wolał, żeby to była tajemnica i ja zawsze szanowałam jego wolę. Jak została opublikowana ta książka, to tych bukietów zaczęło przychodzić więcej niż jeden. Do niego adresowane, to przychodził goniec z kwiaciami i przynosił bukiet kwiatów, bez bilecika nawet. Ten bukiet miał to do siebie, tak twierdził Marek Edelman, że on przychodził zawsze w to miejsce, w którym on był. Natomiast też tak się zdarzyło, że jak któregoś roku powiedział, chyba już ona umarła, bo ten bukiet przestał przychodzić. Dosyć powszechnie wiadomą rzeczą było, że te żółte bukiety przychodzą, a z tego wykluła się następna myśl, że Marek Edelman lubi żółte kwiaty. I jak mu przynosili do szpitala pacjenci jakieś kwiaty, to one były żółte. A teraz do tego jest druga rzecz, że Marek Edelman bywał zawsze co roku o 12 w południe pod pomnikiem bohaterów getta i stamtąd szedł przez bunkier Anielewicza na Umschlagplatz. I odbywał tę drogę co roku, żeby uczcić pamięć swoich przyjaciół, ale nie tylko. Po drugiej stronie pomnika bohaterów getta jest płaskorzeźba, która wyraża męczeństwo cywilnej ludności getta, prawda? Tam mamy na froncie takiego realistycznego bojownika z bronią, bardzo takiej agresywnej wręcz postawie, niezwyciężonego człowieka, natomiast z tyłu mamy obraz ludności cywilnej prowadzonej do wagonów. I pamięć Marka Edelmana dotyczyła w największym stopniu właśnie tego, pamięci tych wszystkich ludzi. Z czasem tak się stało, że ja zaczęłam towarzyszyć Markowi Edelmanowi 19 kwietnia. Mój mąż, moje córki, które jeszcze były malutkimi dziewczynkami, zawsze w tym uczestniczyły do tego stopnia, że moja córka, która jest nauczycielką, jak przyjmowała nową pracę, to zawsze mówiła, że 19 kwietnia ona musi mieć wolne. Bo ona tego dnia zawsze była pod pomnikiem, potem zabierała tam swojego syna najpierw jako niemowlę, a teraz on już dzisiaj ma 14 lat. Do nas dołączali coraz to nowi ludzie. To byli znajomi, przyjaciele, to środowisko, które jakoś poczuwało się do pamięci, ale także do solidarności z Markiem Edelmanem, ponieważ musimy tu dodać, że on w czasach Solidarności stał się niezwykle popularną postacią, zarówno w Łodzi, jak i myślę w Polsce. Też ze względu na jego działalność związaną z prawami człowieka, opozycyjną, ale także potem działalność związaną z wspieraniem wolnościowych ruchów wszędzie w Europie czy na świecie, prawda? Że on się zawsze odzywał, kiedy jakieś zło się działo. I ludzie zaczęli przynosić żółte kwiaty. No żółte kwiaty w kwietniu najłatwiej, najprościej kupić żółty tulipan albo żółty żonkil. I stąd się zaczęły brać te żonkile i tulipany zresztą też. Niektórzy przychodzili z całym takim naręczem i rozdawali wszystkim. Taka tradycja, która się oddolnie wytworzyła, absolutnie autentyczna, przez nikogo nie narzucana, ona powstała spontanicznie z potrzeby ludzi, którzy w ten sposób chcieli swoje emocje, uczucia
uzewnętrznić. Bo Marek Edelman sam nigdy nie chodził z kwiatami na cmentarz na przykład. On tego nie robił. Czerwoną różę zostawialiśmy na kopcu Anielewicza. Kwiaty zaczęły istnieć niezależnie, to nie była żadna intencja czyjaś, tylko intencja ogółu. No i teraz jak te papierowe żonkile były rozdawane, no trudno powiedzieć jak to jest w pandemii, to jest wszystko inaczej, ale jak były rozdawane żonkile, to ja zauważyłam, że ludzie dosyć chętnie je przyjmują. Ten gest jakoś się przyjął i myślę, że on może ma szansę bardzo dużo zrobić dla świadomości. Bez miłości nikt nie przetrwa. Bez bliskości, bez uczucia bezpieczeństwa, bez oparcia o kogoś. To nie musi być chłopak, to może być matka, to może być siostra, ale bez samemu było bardzo trudno. Pomysł akcji Żonkile upamiętniającej powstanie w getcie narodził się w 2013 roku. Związany był z kilkoma historiami. Ewa Budek, Muzeum POLIN, pomysłodawczyni akcji Żonkile. Nawiązywaliśmy do historii opowiedzianej przez Hannę Kral w książce Zdążyć przed Panem Bogiem. Kolejną taką inspiracją były historie osób, które odwiedzały w rocznicę powstania pomnik bohaterów getta, który stoi przy Muzeum POLIN. I te żółte kwiaty zawsze tam pojawiały, składane przez odwiedzających. I żonkil, właśnie ten kwiat, kwiat nadziei, kwiat wiosny, który ma bardzo dużo skojarzeń, jest taki jakby pełny symboliki. Bardzo nam się spodobał i stwierdziliśmy, że to byłby idealny symbol. Kolejną taką inspiracją jest Dzień Pamięci organizowany w Wielkiej Brytanii. Dzień, kiedy osoby na znak pamięci, szacunku dla osób, które brały udział w I wojnie światowej, przyczepiają sobie taki znaczek przedstawiający czerwony mak. I byłam jakby rok wcześniej przed akcją, byłam w Wielkiej Brytanii i to mi się niesamowicie podobało. Bardzo prosty gest, nie wymagający jakby wielkich słów, ale bardzo tacyki jednoczący. W zasadzie nie widziałam osób, które tego maka nie miały. Mhm. Jakby wszyscy wiedzieli, po co to robią, dlaczego, uśmiechali się do siebie i rzeczywiście tworzyło to niesamowitą, taką podniosłą atmosferę. Taka jedność tak, w przeżywaniu. Tak. 2013 rok był też takim bardzo trudnym rokiem dla samego muzeum, bo dopiero otwieraliśmy muzeum, jeszcze nie było wystawy stałej. To była kompletnie nowa instytucja, dosyć mało znana warszawiakom, też nie wiedzieli dla kogo jest, po co. Sama też wiedza na temat powstania też nie była wysoka, ona się często myliła też z wiedzą na temat powstania warszawskiego. Mówimy tutaj o samej Warszawie, akcja się nam rozrosła w zasadzie na całą Polskę. Zwracamy się do szkół, do bibliotek, w różnych miejscowościach można taką akcję zorganizować i bardziej nam się podoba to, że dzięki tej akcji odkrywana jest lokalna historia, że zazwyczaj osoby z innych miast, na przykład szkoły, w tym dniu odwiedzają na przykład cmentarze żydowskie, czy opowiadają właśnie o tej historii lokalnej żydowskiej. I to jest właśnie ten kierunek, w którym chcieliśmy, żeby ta akcja ewoluowała. Ja do akcji zgłosiłam się w 2013 roku jako wolontariuszka. Joanna Garszczka, Muzeum POLIN. Pomagałam wtedy w takich czynnościach organizacyjnych mocno i już wtedy blisko współpracowałam między innymi z Ewą Budek. I po akcji zostałam już w muzeum, w zespole muzeum i od 2013 roku już jako pracownik działałam z wolontariatem i z akcją Żonkile oczywiście. Dzięki tej akcji udało nam się taką niesamowitą społeczność zbudować. Coraz więcej osób zauważamy, które w tym dniu z tym żółtym żonkilem są widoczne. To jest chyba największa taka siła. Ta siła to wspólna pamięć. A ten mały papierowy kwiatuszek świadczy, że chcemy przeżywać i że pamiętamy.